Organizujemy międzynarodowe warsztaty studenckie studentów polskich i chorwackich. To są studenci głównie kierunków architektonicznych. Przyjechali, żeby zaprojektować koncepcję wschodniej części Bagrów we współpracy z polskimi architektami krajobrazu, którzy są aktualnie na studiach magisterskich. Odbyły się tutaj na Bagrach konsultacje społeczne z mieszkańcami i planujemy położyć duży nacisk na to, żeby jak najwięcej z tych konsultacji studenci zaprojektowali w terenie. Bagry Wielkie cechują się wysokimi walorami przyrodniczymi. No jest to na pewno największy akwen na terenie Krakowa, gdzie głównie ptaki stanowią tutaj tą wartość taką ponadprzeciętną. Jest to miejsce, gdzie zwłaszcza w okresie letnim, a właściwie w całym sezonie wegetacyjnym, wielu mieszkańców Krakowa chętnie z tego miejsca korzysta. Jesteśmy tutaj, abyśmy współpracować nad tym projektem rozbudowy tego parku Bagry Wielkie. I cieszę się bardzo, że mamy okazję zdobyć takiego doświadczenia międzynarodowego, ale też, że mamy okazję dać tutaj Krakowianom cząstkę Chorwacji w Krakowie. Będziemy zastanawiać się nad tym, jak tą Chorwację tutaj zaprezentować, natomiast nie naruszając tego, co polskie. Tak?